chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Państwo, to jest damski punkt widzenia. Dzisiaj zrobiło nam się w studiu dosyć tłoczno, ale też bardzo pięknie i kolorowo. Dzisiaj naszymi gośćmi są pani Lucja Szeliga, koordynator zespołu Wici, Agnieszka Sumiński, tancerka, Weronika Materna, tancerka, Eryk Kozikowski, tancerz i Michał Moskalis, również tancerz. Tancerze są z grupy młodzieżowej reprezentacyjnej Teatru Pieśni i Tańca Wici. Nareszcie udało się zgromadzić chociaż niewielką część zespołu, bo zespół liczy dużo, dużo więcej dzieci, młodzieży, dorosłych. Może zanim będę wypytywała nasze gwiazdy, czyli tancerzy, to zaczniemy od pani koordynator. Pani Lucjo, przypomnijmy może naszym telewidzom, jak długa jest historia zespołu Wici. No jak na Amerykę, to sporo lat Wici sobie liczą, bo prawie 40. Obchodziliśmy 25-lecie bardzo uroczyście i spodziewamy się również obchodzić naszą następną rocznicę, może równie, a może nawet bardziej uroczyście. Wici są zespołem, który skupia w sobie różne dzieci w różnym wieku, bo zaczynamy od trzechlatków, a kończymy na
No w tej chwili to nie wiem, kto jest najstarszy. Podejrzewam, że takie około 30, ponad 30 lat nawet. Grup jest sporo w związku z tym. Najmłodsze grupy to są grupy te właśnie małe wici, tak je nazywamy. Natomiast starsze grupy, jest grupa młodzieżowa, której członkowie są tutaj. Mamy grupę reprezentacyjną starszą, mamy oldboyów. Mamy również dwie kapele, co jest, wydaje mi się, ewenementem jak na Stany Zjednoczone, bo nie sądzę, żeby któryś zespół miał aż tyle członków. No, najwyraźniej wszyscy lubią ten zespół, dlatego istnieje tyle lat i dlatego tak pięknie tańczy. Czy ma Pani jakieś konkretne pytania o występy, czy o historię? Chciałam zapytać o to, kto jest odpowiedzialny za to, jak tancerze tańczą, za program, a za same choreografie. O, naturalnie, naszą szefową największą jest Pani Magdalena Solarz, która jest nie tylko osobą założycielką tego zespołu, ale również główną choreografką i osobą, która ma najlepsze pomysły, jakie można sobie wyobrazić. Zarówno polskie tańce, jak i ostatnio tańce amerykańskie są jej dziełem. Mamy oczywiście choreografki, pracuje dla zespołu pani Anna Strojny, wspaniała choreografka z Lublina. Pracuje również pani Kinga Podstawska, która wspaniale przygotowuje młodsze grupy, szczególnie jeśli chodzi o tańce krakowskie. No i mamy oczywiście akompaniatorów. I mnóstwo służby pomocniczej, jak to można nazwać, której członkiem między innymi jestem ja. Jak wielka jest to grupa tancerzy, bo to jest olbrzymia liczba. No. Mamy prawie 300 osób. Wiadomo, że nie wszyscy w jednym czasie przychodzą na próby. Musimy to jakoś to sprawiedliwie podzielić. Mamy na szczęście państwa przybyłów i salę bankietową White Eagle, gdzie jest kilka sal do naszej dyspozycji, w związku z tym próby się tam odbywają. Jest to bardzo wygodne również dla rodziców, bo nie muszą siedzieć na dworze, jak jest zimno, tylko mogą sobie spędzać miło czas przy stolikach, dyskutować. No przy okazji mogą coś pomóc, bo zespół Wici, co myślę jest następnym bardzo dużym plusem, ma wspaniałą garderobę, mamy przepiękne kostiumy, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, no, a kostiumy są używane. Jak są używane, no to wiadomo, że troszkę się niszczą, więc mamy często dostają igłę do ręki i przyszywają. Tak właśnie szyłam ostatnio kożuszki do naszych kubraczków. Trochę sobie pokułam palce, ale jaka radość po tym, jak się zobaczy ten kontusz tak pięknie zrobiony. Zespół Wici to zespół, można powiedzieć, rodzinny, bo tam przygodę z tańcem, przede wszystkim polskimi tańcami, ale nie tylko, do tego również wrócimy, zaczynają dzieciaki małe. Rodzice przyprowadzają te dzieci w wieku, tak jak Pani powiedziała, zaczynają od trzylatków. I właśnie chciałam teraz zwrócić się do Agnieszki po kolei, do Was. Jak Wasza przygoda z tańcem się zaczęła? Jak trafiliście do zespołu? Ja zaczęłam tańczyć, jak miałam 5 lat, ponieważ zawsze od maleńkości skakałam, tańczyłam po domu, więc mama zdecydowała mnie do Wici zapisać i bardzo się z tego cieszę. No, nadal tańczę, no to widać, że mi się podoba. A nowych przyjaciół zrobiła mi wiele wspomnień i wszystko, co z Wiciami, to najlepsze się wiąże, moim zdaniem, bo wyjeżdżamy, poznajemy nowe kraje, nowych ludzi i to, no po prostu tak miło jest spędzać ten czas. Nawet jak próby są, to nawet na próbach jest fajniej, zawsze jest miło. Weronika, a jak Twoja przygoda z zespołem się zaczęła? Ja zaczęłam w Wiciach, jak miałam też 5 lat, jak Agnieszka. Rodzice mnie zapisali, dziękuję, na Wiciach, bo ja też lubiłam tańczyć w domu i lubiłam oglądać Mazowsze i Śląsk w Polsce. Jakie są Twoje ulubione tańce? Ja najbardziej lubię poloneza i krakowiaka. Michał Moskal, 17 lat masz. Jak długo tańczysz w Wiciach? Już 8 lat tańczę w Wiciach. I czy Ciebie rodzice też zaprowadzili? No prawdopodobnie tak. No, tak. czy lubiłeś od początku tańczyć? Bo wiadomo, że zawsze dziewczynki są bardziej chętne do tańca, a chłopcy przekonują się z wiekiem. Czy od razu lubiłeś tańczyć, czy
Jak to było przez te lata, jak tańczysz? Jak zacząłem tańczyć, to już wiedziałem, że będę lubiał tańczyć w Wiciach, ale naprawdę rodzice mnie zapisali, aby poznać więcej polskich dzieci, żeby towarzystwo trochę nabrać i po prostu, żeby nauczyć się o kulturze polskiej. Ale naprawdę teraz lubię i lubiłam, pewnie zawsze będę lubiał. A co najbardziej ci się podoba w tym, że przynależysz właśnie do tego zespołu? Towarzystwo na pewno. Tańce też są fajne, ale najwięcej to towarzystwo i te wszystkie zgromadzenia, co mamy i po prostu Polacy to, wiesz, zawsze ze sobą mają jakiś kontakt i takie związanie. Erik, powiedz, jeżeli chodzi o ciebie, to jak długo tańczysz i dlaczego tańczysz? A ja tańczę już od 6 lat. Ja od 6 lat już tańczę, kiedyś tańczyłem w innej grupie, ale się nie podobało mi. Ale rodzice mnie skłonili, żeby spróbować jeszcze drugi raz. To zapisali mnie do Wici, gdzie moja kuzynka tańczy. I ja tańczę. Ja zawsze lubiłem scenę i przed wiesz, dużo ludźmi lubiłem po prostu, już od małego. I to naprawdę mnie już pociągnęło. I tak jak kiedyś nie lubiłem tańczyć, ale później jak widziałem, że znajomi, jak poszliśmy na te wszystkie występy tych dużych Wici i tak pomyślałem sobie, że o, ja też tak mogę Poloneza ładnie tańczyć, albo Krakowiaka, albo też. I to tak naprawdę mnie skłoniło, żeby zostać w Wiciach i pokochałem to. Wy macie po 16-17 lat. Czy to nie jest trochę tak, że na przykład jak jesteście, wy jesteście w high school, tak? Prawdopodobnie. Mm-hmm. Więc tańce ludowe, takie narodowe, to nie jest coś, co jest modne. Czy to nie jest trochę tak, że na przykład rówieśnicy mówią, a co wy tam tańczycie, czy wręcz przeciwnie? Może jest właśnie tak, że podziwiają, że mówią, że to jest fajne. Jakie są reakcje? Dużo znajomych moich nie rozumie. Jak ci pytają, co to jest folklor, albo co to są, czemu ja tańczę. Ja próbuję im to właśnie wytłumaczyć z mojego punktu widzenia. I jak zobaczę, ja mam zawsze na telefonie, mam jakiś filmik albo coś, co my robimy i ten. No i już od ilu lat już tańczy, tych znajomych już wszyscy rozumieją i wspierają. Czyli jakoś tak edukujesz tych swoich znajomych i mówisz, że co to oznacza dla ciebie. Tak. Powiedz, a co tobie daje taniec? Czy czujesz się bardziej Polką przez to, że przynależysz właśnie do tej grupy? Zdecydowanie tak, bo uczy się po prostu o kulturze polskiej i nie tylko tańczymy, ale też prowadzimy lekcje śpiewu i zawsze na przykład jak wyjeżdżamy gdzieś na występy, na przykład byliśmy w Milwaukee czy w Wisconsin i po drodze autobusem wszyscy żeśmy się polskie piosenki przyśpiewali, taka fajna atmosfera jest, więc nie tylko tańce, jest też o kulturze, są piosenki, uczymy się szanować innych i takie miło jest. Musimy powiedzieć, że Teatr Pieśni Tańca Wici ma w swoim dorobku bardzo wiele osiągnięć, wiele nagród. Wasza grupa ostatnio zwyciężyła na festiwalu w Kolumbii. Kolumbia brzmi dosyć tak egzotycznie dla wszystkich tutaj, a wy jeździcie po świecie, zdobywacie nagrody. Jak było na tym festiwalu? Naprawdę było wspaniale. Wspaniale jedzenie, wspaniałe gościnie. Naprawdę. Autografy daliśmy, tak, naprawdę wspaniale. Jeśli mogę się wtrącić, bo byłam też na tym festiwalu razem z nimi, to takich tłumów jeszcze, jak jeżdżę na festiwale od kilku dobrych lat, ponieważ ja jestem nauczycielem w amerykańskim high school i mam wakacje, tak jak i oni w tym samym czasie, więc w Kolumbii przeżywałam nawet chwilę grozy, bo kiedy była parada ulicami miasta, która trwała, ile trwała? 2 godziny? Czy nawet dłużej? Nie. Tak, 4 godziny. Matko, to widzicie, tak się to wleciało. Więc ta parada, myśmy oczywiście starali się jakoś być koło naszych dzieci, bo tam tłumy naokoło stały, więc człowiek się zawsze troszkę boi. Nagle się tak zrobiło tłoczno, że ja nie widziałam tancerzy, tancerek. W ogóle były tłumy. Wszyscy ich podnosili na rękach, wołali autografy. Dzieci tańczyły, w trakcie parady zawsze się tańczy. Więc jak tańczyły, nagle patrzę, Michał tańczy sam. Jego partnerka trzymana przez kilku mężczyzn na rękach wysoko, robią jej zdjęcie. A już, Agnieszka, ile dzieci trzymałaś na rękach? Może z 10? Nie. Jakie wy macie wspomnienia z tego festiwalu?
Najbardziej to mnie zachwyciło atmosfera i jakie tam są ludzie. To jest normalnie jakby z innego świata. Wszyscy przyjmowali nas otwartymi rękami. Było no coś niesamowitego i tyle nowych ludzi poznałam i taką wspaniałą kulturę. I zawsze sobie kojarzył, że o, Kolumbia to taki kraj, ale jak ktoś by pojechał i zobaczył, to naprawdę by nie chciał wyjeżdżać, bo ja osobiście nie chciałam. Na samolocie płakałam w drodze do domu i w Chicago czasami płakałam. Czemu ja nie mogę być w Kolumbii? Czyli spodobało ci się. No ale też musimy powiedzieć o waszym ogromnym sukcesie, bo wygraliście właśnie ten festiwal. Tak, dzięki pani Magdzie i pani Annie i ich staraniach. To i soliści też byli, którzy dostali pierwsze miejsce za swoje solowe tańce, bo reprezentowali amerykańskie. I to bardzo zachwyciło, bo tam wszystko było tak po hiszpańsku, nie wiem jak to nazwać. I bo Meksyk był, wszystkie kraje to były takie z Meksyku, Panama, Kolumbia, więc nie dość, że to coś innego i to tak ładnie zatańczyli, że po prostu spodobało im się. A w jakich krajach jeszcze byliście razem z zespołem? Ogólnie? Mhm. Ogólnie to w tamtym roku byliśmy w Meksyku, jeździmy do Kanady, byliśmy w Panamie w tym roku, część grupy była w Panamie i w Kolumbii, do Polski lecimy. I w tamtym roku starsza grupa po całej Europie jeździła, Francja, Portugalia, no Polska, Hiszpania. A teraz pytanie do pani koordynator. Jak to jest możliwe, żeby właśnie skoordynować to wszystko? Bo wiadomo, że młodzież, która chodzi do szkoły i grupa dorosła, no to pewnie część ludzi albo się uczy, albo pracuje i jeżdżą na takie tourne. No bo to już można nazwać śmiało tourne. Można. No tak się składa, że my jesteśmy członkami organizacji CIOF. To jest organizacja działająca przy United Nations, przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. I ta organizacja organizuje festiwale właśnie latem, kiedy młodzież może w tych festiwalach uczestniczyć. No a dzięki temu, że mamy dwie tak doskonałe reprezentacje, to się dzielimy. W zeszłym roku jedna grupa pojechała do Francji, Portugalii, Hiszpanii, druga zaś do Meksyku. W tym roku jedna grupa pojechała do North Carolina. Jest to najlepszy festiwal folklorystyczny, jaki w ogóle odbywa się na terenie Stanów Zjednoczonych. Natomiast druga pojechała do Kolumbii. Także szczęśliwie pilnują tego, żeby to było latem, kiedy młodzież ma wakacje. Michała, teraz chciałam zapytać, jakie są twoje najfajniejsze wspomnienia, z których wyjazdów? Najbardziej mi się podobał ten z Kolumbii, ale też bardzo mi się podobał z Meksyku, bo tam to był nasz pierwszy prawdziwy taki wielki wyjazd za tereny Ameryki i tam bardzo dużo się nauczyliśmy jako grupa, jako Polacy też. Taki szok kultury był po prostu, że widzimy, że my tutaj żyjemy swobodnie, a tam tak ludzie też trochę biednie, ale oni umieją też się pobawić, pośmiać. Po prostu dużo się nauczyłem, to muszę powiedzieć, że albo Meksyk, albo Kolumbia. A zorganizowanie takich wyjazdów to jest na pewno nie lada wyzwanie. A wyzwanie również finansowe. I tutaj jak patrzę na przykład na te przepiękne stroje i jak słyszę o tych wyjazdach, to no nie sposób nie zapytać, czy każdego stać na to, żeby przyjść i tańczyć w Wiciach, skoro takie organizowane są na przykład takie wyjazdy. Jak finansowany jest zespół Wici? No, na wyjazdy dzieci sobie muszą same zarobić pieniądze i bardzo wiele z nich tak właśnie robi, że zarabiają. Oprócz tego rodzice im na pewno pomagają finansowo. No, jeśli chodzi o kostiumy, to kostiumy są właśnie własnością zespołu Wici i młodzież ewentualnie dba o nie, jak ma je oddane na stan, żeby je wyprali, żeby je pięknie wyprasowali, odczyścili. No, kostiumy trzeba tak przyznać, że te akurat szczególnie są piękne, XIX-wieczne kostiumy amerykańskie. Panny w Przeminęło z wiatrem tańczyły w podobnych. Także dziewczęta uwielbiają te stroje i bardzo się w nich podobają. Jeśli jeszcze wracając do pieniędzy mówimy, no to sama przynależność do zespołu wcale nie jest droga. Mamy opłatę roczną i ja uważam, że jest wręcz znikoma. Biorąc pod uwagę inne zespoły, amerykańskie szczególnie, przy domach kultury, przy tych wszystkich park districts, to myślę, że to naprawdę jest bardzo, bardzo niewielkie sumy są, a korzyści są niesamowite.
niesamowite. No właśnie, jak pani obserwuje dzieci, młodzież, jest pani związana już z zespołem kilka lat, kilkanaście? No ja muszę powiedzieć, że jestem osobiście tak personalnie związana kilka lat, ale mój syn tańczy w Wiciach od dobrych 15 lat i ma 26 lat i wcale nie chce odejść, co mnie cieszy, bo jak on nie odchodzi, no to ja tym bardziej chcę tutaj być. I prześledziłam przez te wszystkie lata bardzo, bardzo różne takie sytuacje. Ilekroć mieli występ, przyjeżdżali do zbierali się w jednym miejscu. Tam makijaż, prasowanie, wszyscy sobie pomagają. Poza tym mój mąż, ilekroć ogląda Wici, mówi, że to są najpiękniejsze dziewczyny na świecie. Mówi, ja nie wiem, jak to jest możliwe, że akurat w tym zespole są najpiękniejsze. To na pewno uczy też takie występy wspólne, wyjazdy wspólne, treningi wspólne. To na pewno uczy takiego odnalezienia się w grupie, serdeczności, wzajemnej pomocy. Jak pani obserwuje właśnie rozwój tych dzieci, bo one często zaczynają, tak jak tutaj tancerzy nam powiedzieli, mają kilka lat i zaczynają swoją przygodę z tańcem. Jak pani obserwuje ich właśnie drogę taką razem z Wiciami, dorastanie, co daje tym dzieciom, młodzieży, a później dorosłym przynależność do takiego zespołu? Ja kiedyś rozmawiałam z przyjaciółką, której córka również od wielu lat tańczy i stwierdziłyśmy obydwie, że w sumie na dobrą sprawę wybrałyśmy naszym dzieciom towarzystwo, bo zapisałyśmy dzieci jako jeszcze dzieci, a one tak rok po roku, coraz bardziej ze sobą związani, zaprzyjaźnieni. Nie ma praktycznie soboty, żeby mój syn nie był na jakiejś uroczystości urodzinowej czy jakiejkolwiek innej kogoś z Wici. To jest po prostu rodzina. I naprawdę to nie jest rodzina to, że mamy te 300 osób w tej chwili. To jest rodzina, wydaje mi się, dużo, dużo większa, ponieważ Wici istnieją tyle lat. My mamy w tej chwili bardzo dużo matek czy ojców, którzy przyprowadzają swoje dzieci, a kiedyś byli tańcerzami Wici. Oni nawet w Wiciach się poznali i pobrali. No i teraz mamy takie wspaniałe, cudowne dzieciaki. Rodzice oczywiście zjawiają się na wszystkich uroczystościach, tym bardziej, że pamiętają z własnych doświadczeń, jak się cieszyli, kiedy ich rodzice przychodzili i oglądali ich występy. Wydaje mi się, że wszyscy rodzice są szalenie dumni. Zresztą widać to po tym, jak biegają z tymi aparatami fotograficznymi i fotografują, ciesząc się, że ich dzieci tak pięknie wyglądają i tak pięknie tańczą. Ja widziałam wiele występów Wici, bardzo wzruszające rzeczywiście są te maluchy, które wychodzą. Jeszcze tam może się trochę noga czasem gdzieś tam zaplącze, ale już wychodzą i się uczą, stawiają swoje pierwsze kroki na scenie. I tutaj chciałam zapytać, jak można się zapisać? Czy są jakieś egzaminy, czy trzeba spełnić jakieś specjalne warunki? Czy można zapisać się o każdej porze roku na przykład? Gdzie szukać informacji? Ponieważ Wici są zespołem bardzo otwartym i bardzo przyjaznym, to przyjmujemy nowych członków w każdej porze roku. Mamy w każdy poniedziałek i w każdą środę próby w Wild Eagle z bankiet. Także jeśli ktokolwiek przyjdzie, ja tam zawsze jestem, jest pani Urszula Lewandowska, która od wielu, wielu lat pracuje dla Wici i wszystkie informacje udzielamy. No i oczywiście mamy flyers, które mogą sobie rodzice wziąć, poczytać. Zapraszamy również na próby, jeśli rodzice chcą się przekonać, że naprawdę coś dobrego, ciekawego się tam dzieje, mogą zawsze obejrzeć. Jak to byś zachęciła rówieśników, młodzież, chłopców i dziewczynki w waszym wieku do tego, żeby zapisać się na takie tańce? Warto przede wszystkim jest dla tych wyjazdów za granicę, bo to jest coś pięknego, ale to, że się pozna takich wspaniałych ludzi, jak ja poznałam i jak pani Lucynka mówiła, że my jesteśmy rodziną i nie dość to są występy, my między sobą mamy na przykład swoje tam, jak urodziny, to zawsze się zbieramy i no normalnie jedna duża rodzina. Myślę, że po takich historiach, po takich pięknych, kolorowych opowieściach nikt nie ma wątpliwości, że warto zapisać się do Teatru Pieśni i Tańca Wici i to już od trzeciego roku życia, tak? Można pociechę tak przyprowadzać. Jest, tak, zapraszamy serdecznie wszystkich. Ja jeszcze mogę dodać tylko jedno, że to nie jest tylko zespół dla Polaków. Ja pracuję w Benito Juarez High School i co roku mamy International Night i Wici tańczą na tym festiwalu, można powiedzieć, jednodniowym wprawdzie. Ale takiego zachwytu, jak tańczyli nasze żywieckie tańce, to jeszcze nie widziałam. A jak wkroczyli w strojach do poloneza, to tak
Tak było, naprawdę. To było zachwycające. Ja jestem strasznie dumna z tego. Mój dyrektor zawsze mi mocno dziękuje. No oczywiście punktuję w szkole przy okazji, dzięki Wiciom. Ja myślę, że te punkty można sobie zbierać też nawet w CV, będąc właśnie młodym człowiekiem i uczestnicząc, będąc częścią tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest Teatr Pieśni Tańca Wici. Jakie tańce tańczycie? Jeszcze tak króciutko na koniec naszego programu powiedzcie, jakie tańczycie tańce, jaki repertuar? A my tańczymy dużo narodowe tańce też, polskie, tańczymy polonez, krakowiak, spisz, a też tańczymy amerykańskie, które teraz mamy nasze stroje i tańczymy cowboyskie, classical i też tańczymy bardziej nowoczesny clogging, który pochodzi z the mountains. No. Z gór. No z gór, tak, przepraszam. A który jest najtrudniejszy? Najtrudniejszy to, ja nie wiem, wszystkie są trudne, żeby zatańczyć, żeby wszystko równo było, ale może krakowiak? Nie, może nawet nie. What do you think? Ja naprawdę nie wiem, bo... Ciężko wybrać. Czyli jak się ćwiczy, to po prostu wszystko jest w pewnym momencie łatwe, tak? Trening czyni mistrza, jak to się mówi. Dokładnie. Dziękuję Wam bardzo za przybycie do studia. Dziękuję, że tak kolorowo tutaj reprezentujecie Wasz zespół. Dziękuję bardzo Pani i do zobaczenia pewnie na kolejnych występach Teatru Pieśni Tańca Wici. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy zarówno Panią, jak i wszystkich, którzy nas oglądają na nasze występy.